prawda, przesunięto ją, jak widzimy, na godzinę 14.30, zatem 45 minut. No jakoś będziemy musieli Państwo wspólnie z kolegami z Warszawy ten czas pewnie wypełnić, który pojawił się zarówno na Państwa ekranach, jak i na moim, że zawody zostają przesunięte na godzinę 15. Zatem znów będziemy musieli czekać, oj nie ma szczęścia do pogody, Liberec, jak mówiłem w zeszłym roku, w sobotę zawody z trudnościami. I oto jest Mateusz Rutkowski. 17-letni, w kwietniu 18 lat skończy skoczek z Zakopanego. No oczywiście najdłuższy był to skok z tych do tej pory, ale jak długi? Też oczywiście nie doleciał do 100 metrów, tam do tych 100 metrów jeszcze było daleko. Wczoraj miał w treningu jeden bardzo ładny, naprawdę skok na 128,5 metra, a teraz o 40 metrów, dokładnie 40 metrów. Teraz przesunięto, podwyższono, wydłużono ten rozbieg, bo skoki faktycznie już po skoku Rutkowskiego przede wszystkim było widać, że o długie skoki z tego właśnie rozbiegu. Tradycji mają Szwedzi, ale jakoś nie mogą się w skokach narciarskich pozbierać. A teraz Wojciech Skupień. To krócej niż Ruskanen. Wojciech Skupień z Wojskowego Klubu Sportowego z Zakopanego, mieszkaniec Poronina. Już od 92 roku w reprezentacji Polski, wtedy debiutował w grudniu 9 i jest na miejscu trzecim za Ruskanenem i Desimem. No i z 19 Wojciech Tajner w powietrzu. Nie udało mu się zdobyć punktów Pucharu Świata w swoim debiucie w turnieju czterech skoczni, ale może uda się zdobyć te punkty dzisiaj, o ile ten konkurs. A ciągle mamy taką nadzieję, że zostanie przynajmniej coś zmienić. No za chwilę poczekajmy na razie, bo jeszcze mamy właśnie tych kilku znakomitych skoczków ze światowej ekstraklasy, ze ścisłej czołówki. Martin Helwart zajmujący czwartą pozycję w Pucharze Świata. Kilka zwycięstw w tym sezonie Helwarta w Trondheim, dwukrotnie w Neustadt. Na podium w Engelbergu, w Oberstdorfie. Garmisch-Partenkirchen na drugim miejscu, a teraz Helwart, druga pozycja. I już Roar Lekolsoy, chwilowy lider Pucharu Świata. Też dobry, daleki skok. Śnieg coraz gęstszy. No, wiatr chyba mniejszy troszkę, ale niekorzystny dla zawodników, wiejący im w plecy, a więc jakby wpychający, wgniatający ich ze skok w skocznie. No ale przy dobrej formie, przy dobrym wybiciu, przy dobrym ułożeniu ciała i nart można w jakiś sposób zniwelować te przeciwności losu. Lekolsoy 11 jednak dopiero, a teraz już Janne Ahonen. Daleki, ładny skok. No czy będzie to skok, bo zwycięstwo. To 27 metrów, chyba tak. Chyba da to mu pierwsze miejsce. Janne Ahonen, jeszcze raz popatrz. My teraz czekamy cierpliwie, proszę Państwa, na noty sędziowskie i będzie Ahonen na pierwszym miejscu. Jest pierwsze miejsce Janne Ahonen, a więc 100 punktów. No chyba już bez większego ryzyka mogę powiedzieć, że wyprzedzi dzisiaj Zigurda. I jest już młody Polak. Spod Hala. Ostatnio zrobiło się o nim głośno. On bardzo skromny, rozmawiałem też z nim. W drodze spotkaliśmy się tutaj do Liberca. No i na razie odłóżmy, proszę Państwa, do jutra nasze nadzieje. Jest jeszcze na to czas, chociaż oczywiście jest to rówieśnik tak znanych skoczków jak Thomas Morgenstern czy Rok Bemkowicz, ale poczekajmy jeszcze, nie spieszmy się z kreowaniem młodego Mateusza, który tak prawdę powiedziawszy, no nie bardzo sam wie, jak się w całej tej sytuacji znaleźć. Akurat tak się złożyło, że spotkaliśmy się w drodze. Sędzia polski, pan Edward Przybyła i dwaj Zakopiańczycy
Mateusz Rutkowski i Wojciech Skupień. Jechaliśmy w tym samym kierunku, oczywiście tutaj do Liberca była okazja na chwilę rozmowy. No a nam zostało jeszcze kilku zawodników do zakończenia konkursu. Doktor Elba na Beresie určitě uvidíme, desáté místo také, Ross Benkovic. Wojciech Tajner na miejscu 24. A technická informace pro novináře v tuhle chvíli. Tisková konference. 30. Veli Mati Lindström. Zajistavý preskonferencion je na oficiálním zařadu. 36. Jan Salume. Florian Ligl na miejscu 31, 42 Jan Mazoch, Mateusz Rutkowski na miejscu 37. No ja już w tym wszystkim, przy tym całym zamieszaniu się pogubiłem, proszę Państwa, i jeszcze chciałem kilku zawodników wystartować, podczas gdy oni skończyli oczywiście. Bardzo Państwa przepraszam. Tyle dzisiaj tutaj się działo, no, na tej skoczni. Oczywiście nie jest to jakieś wytłumaczenie generalne, ale tak jak powiedziałem, Jan Ahonen, zwycięzcą turnieju dzisiaj w Libercu tego jednoseryjnego potem.